Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. SimRallyChampionship.com. Rozpoczynamy nowy sezon, nowe zmagania w Dirt Rally 2.0. Gra, która, no, można powiedzieć, całkiem niedawno wyszła na rynek. Część z nas już w nią gra, część może jeszcze nie, część planuje. Na pewno my już od jakiegoś czasu planowaliśmy start ligi. Zakończyliśmy poprzedni sezon, więc z pełną parą możemy ruszyć teraz nowy. Chciałbym wam pokazać w kilku krokach, jak zagrać w naszej lidze, co trzeba zrobić, żeby to po prostu poprawnie przejechać, zaliczyć czas. Przede wszystkim pierwsza sprawa, jaką musicie zrobić, to musicie wejść na naszą stronę simrallychampionship.com. Jak tutaj macie w okienku. Tak wygląda strona. Przede wszystkim musicie wejść w zakładkę zawodnik, zalogować się. Już jestem zalogowany, ale się wyloguję, żebyście widzieli, jak to wygląda. Jak nie macie jeszcze konta, możecie się zarejestrować za pomocą Facebooka, Google lub po prostu tradycyjnie za pomocą maila i waszego hasła, tak jak byście chcieli. Ja się loguję przez Facebooka akurat, to jest mi najwygodniej. Jak już macie stworzone swoje konto, nie wymaga ono żadnej akceptacji, także automatycznie będzie ono już działać. Wchodzicie na forum. Na forum, no niestety, w Dirt Rally działał RaceNet, w Dirt Rally 2.0 on nie działa, czy będzie działał, tego nie wiemy, dlatego nie czekamy na to, aż coś z tym zrobią, tylko działamy po swojemu. Ci, którzy grali z nami wcześniej, wiedzą, że w WRC stosowaliśmy taki sposób, że no, musiał być tu stream bądź nagranie filmu, żebyśmy mogli po prostu zweryfikować, czy wszystkie ustawienia są tak, jakbyś powinny, czy nie ma tam jakichś oszustw, prób naciągania wyniku. Dlatego tutaj w tym przypadku, dopóki nie powstanie RaceNet, nie będzie on jakby połączony z grą, no będziemy stosować tego typu rozwiązanie. Czyli wchodzimy na forum, szukamy sobie tego odpowiedniego rajdu. Akurat ten, który wystartuje w tym tygodniu. Dzisiaj wieczorem zdradzimy wam dokładnie datę, co, gdzie i kiedy. Jeszcze nie wiadomo, jaki to będzie. Znaczy, my już wiemy. A wy dowiecie się jeszcze dzisiaj, dlatego jeszcze to jest pierwsza runda napisane, nie wiadomo, jaki to jest rajd. Na pewno wiemy, że to będzie asfaltowy, a który? No to musicie jeszcze rozwoić się w cierpliwość. Dwie klasy samochodów R2 i R5. To są te samochody, którymi możemy w tym sezonie startować. Dowolność jest tego, którym autem, w jakim wy startujecie rajdzie, to już jest wasza osobista sprawa. Czy będziecie sobie na zmianę startować R2, czy R5, czy cały czas jednym tym samym autem, nas to nie interesuje. Tu macie akurat pewną dowolność. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Wcześniej nie było czegoś takiego, każdy wybiera auto jedno na jeden sezon, teraz można sobie pokombinować. Zobaczymy. Ja akurat wybrałem klasę R2, dlatego już tutaj właśnie dla tego, żeby wam pokazać, jak to powinniście zrobić. Wchodzicie sobie w tą zakładkę tej swojej klasy i create new post i nazywacie go tak, że ja zrobiłem to pierwszy, dlatego mam numer 1, następna osoba zrobi 2, dlatego zobaczcie, ile numerków jest przed wami i po prostu nadajcie sobie kolejny numer porządkowy, spisujecie swój nick i markę samochodu oraz jego model. Tak, to już jest, jesteście zapisani do rajdu, to zróbcie sobie wcześniej, tak, dzisiaj, jutro, pojutrze, możecie to nawet zrobić zaraz. Później następnym, którego macie 7 dni na przejechanie rajdu, tak jak zawsze, tak? Więc któregoś dnia tego, którego startujecie, przygotowujecie sobie po prostu streama, bo tak jak mówiłem, nagranie. Możecie nagrać filmik i wrzucić go później na YouTube. A wiemy, że niektórzy nie mają słabszy internet, słabsze komputery, streaming mocno obciąża komputer, dlatego dajemy wam opcję nagrywania. Nagrywacie, wrzucacie na filmik, ale rozpoczynacie nagrywanie na samym początku, jako pierwsze. Nie robicie tak, że włączacie grę, ustawiacie wszystko i dopiero klikacie nagrywanie. Nie. Nagrywamy pierwsze, co włączamy właśnie nagrywanie. Dopiero później wchodzimy sobie na forum, wpisujemy post start. Godzina 14.25 akurat w tym przypadku jest teraz. Publish czy public, nie wiem, jak w tym języku będziecie mieli, ja akurat nie wiem, czemu po angielsku. Ale to jeszcze słowo rozumiem akurat. Czekajcie, bo tu nie wiem, czy przechwytywanie gry nie ma. Dobra, dodam sobie tylko przechwytywanie gry. Okej. Włączamy sobie w tym momencie Dirt Rally 2.0. Myślałem, że jakaś aktualizacja się jeszcze będzie pobierać. Byłby psikus. Wchodzimy sobie do gry.
Na stronie będzie podany harmonogram. 5 minut, najpóźniej 5 minut przed każdym następnym rajdem będziemy wam podawać harmonogram. Przepraszamy, jak nam się czasem zdarzy spóźnić, co wiemy z historii, że się zdarzało. No jesteśmy tylko ludźmi i czasami też mamy jakieś obowiązki, zdarzy nam się zapomnieć. Ale to wtedy jakoś tam przedłużymy na pewno. Miał być asfalt. O! Już jest, proszę. Dobra, ale na przykład jesteśmy w Hiszpanii teraz, tak? Bierzecie ze strony harmonogram, wybieracie tą klasę samochodu, w którą będziecie się poruszać. Pełna degradacja nawierzchni. Ustawiacie tutaj odcinki, tak będą one właśnie podane. W momencie weźmiemy jeden. I dajecie potwierdź. Tutaj chyba... Czy zawodów? Sekundka. A nie, dobra, dajcie. Wchodzimy na serwis, ja tak mówię, wybieram Adama. Teraz tak. Opcje. Nie wiem, co. Opcje. Tak, ustawienia gry, umiejętność SI. Ustawmy wszyscy tak samo. Tu jest 70, niech tak zostanie. Hardcore'owe kasety zostawiamy włączone. Następne wspomaganie. Przepraszam. To jaką skrzynię wybierzecie, to jest wasza indywidualna sprawa. Tutaj nie ma żadnego narzutu. Wszystkie wspomagacze wyłączamy, czyli sprzęgło, automatyczne naprawy mogą zostać, blokady kół wyłączamy, hamowanie wyłączamy, wycieraczki włączamy i mogą zostać. To nie jest jakaś specjalna sprawa. Kamera zewnętrzna też. Każdy ma prawo z takiej kamery, jakiej chce. Chce na dachu, nie chce nawet na dachu. Automatyczna kontrola startu wyłączona. Tutaj tego musimy pilnować. Tu może być fast start. To jest też jakaś część walki, więc to zostawiamy wyłączone. Oczywiście stabilności to wiadomo, wyłączone. Kontrola trakcji wyłączona. Siła hamowania może zostać. Tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie. Damy wam znać, podpowiemy. Dzięki i do zobaczenia w odcinkach. Cześć. Halo, halo. Hej, no co tam?